Są takie powieści, których nie potrafię skomentować tak o. Nie potrafię po prostu usiąść i zacząć o nich gadać, bo nie chodzi o to, że one bardzo mocno wbijają mnie w fotel i po prostu niszczą moje życie, muszę je ułożyć na nowo. Bardziej chodzi o to, że po prostu są to powieści, które trudno w jakikolwiek sposób objąć słowami i skomentować. I właśnie Uwikłana jest taką książką. Jest książką, którą trudno mi w jakikolwiek sposób skomentować, bo trudno mi w jakikolwiek sposób do niej podejść. Ale postaram się. Postaram się i mam nadzieję, że jak będzie to bardzo chaotyczna i dziwna recenzja, to mi to wybaczycie, bo po prostu trudno jest mówić o tej powieści w jakichkolwiek kategoriach. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co myślę na temat Uwikłanej od Bruce Porter, to zapraszam. Jeżeli chodzi o Uwikłaną, to powieść skupia się na Pilar, kobiecie, która trafia przypadkiem tak naprawdę w sidła narkobiznesu i narkotyków i karteli i musi sobie jakoś dawać radę. I w pewnym momencie udaje jej się tak naprawdę uciec z tego całego biznesu, zacząć normalne życie, ale później znów zostaje w to wszystko wplątana przez swojego byłego męża. I jeżeli mówimy o Uwikłanej, to muszę pochwalić w ogóle oprawę graficzną, która jest po prostu cudowna, jest piękna, jest, no, wy tego nie czujecie, ale ta książka jest taka, może usłyszycie. Ma totalnie inną strukturę niż inne książki, jest tak pięknie wydana w takim właśnie klimacie narkotykowo-kartelowym, kolumbijskim, co jest świetne i od razu powinien wam się nasunąć do głowy w ogóle serial Narcos, którego jeszcze nie obejrzałam do końca, ale mój tata się nim po prostu jara, bo uwielbia właśnie klimaty takie kolumbijskie i narkotyki, i kartele, i zabójstwa, trochę mafii, trochę policji, wszystkiego, uwielbia takie klimaty. I właśnie Uwikłana jest tego typu powieścią, jest powieścią, która bardzo przypomina mi w swoim klimacie Narcos z właśnie tych odcinków, które chociaż widziałam. Jak jesteście fanami Narcos, to Uwikłana będzie dla was idealną pozycją, po prostu idealną. No i mówiąc o samej powieści Uwikłana i tak naprawdę samych bohaterach, muszę od razu was ostrzec, że spodziewałam się troszeczkę czegoś innego. Nie chodzi o samą historię, ale chodzi o przedstawienie tej historii, bo spodziewałam się bardziej powieści, po prostu powieści, książki fabularnej, powiedzmy. Nie wiem, jak to do końca nazwać. Ja wiem, że jest takie jakieś specyficzne określenie na tak ten typ książki, o której mi chodzi, ale nie wiem, jak to jest po profesjonalnemu, więc nie drążmy tematu. Chodzi mi o to, że nie jest to powieść taka typowa, że pojawiają się dialogi, że pojawiają się po prostu jakby akcja jest opisywana tak ze strony bohaterów. To jest bardziej po prostu dokument. To jest bardziej po prostu powieść, gdzie podawane są fakty. I niestety do mnie, jako do osoby, która uwielbia powieści, to nie dociera. I tak średnio mi się tą powieść przez to czytało, bo nie za bardzo lubię takie reportażowo-dokumentalne rzeczy. Dlatego też pewnie nie wciągnęłam się tak bardzo w Narcos jak mój tata, bo ja tego też właśnie nie lubię. Nie lubię. Narcos jest identycznie, że podawane są po prostu te fakty dnia tego i tego, w tym i tym dniu, stało się to i to. A ja czegoś takiego właśnie nie lubię. Ja wolę, kiedy to jest przedstawione w formie powieściowym. Nie w takiej formie suchej, tylko w takiej formie rozbudowanej. Ale pomimo tego wszystkiego, pomimo tego całego takiego dokumentalnego podejścia do tej sprawy, do tej książki, to ona się broni. Ona się broni i broni się fabułą, broni się bohaterami, których w sumie trudno ocenić w związku z tym, że to jest właśnie powieść dokumentalna i mam świadomość, że oni istnieli naprawdę i to nie są wymysły, więc w sumie trudno mi ich ocenić. Wracając, fabuła się broni i fabuła się broni tym, że jest to naprawdę świetna historia. To nie jest taka sobie opowieść o kobiecie, która wchodzi w ten świat narkotykowy. To jest coś porażającego i gdyby to nie powiedziano by mi, że to jest oparte na faktach, to by było takie okej. Ale w związku z tym, że powiedzieli mi, napisali i po prostu zatwierdzili to, że to jest oparte na faktach, to jest po prostu to wszystko, co tutaj się dzieje w tej książce, to się działo, to ja mam takie wow. Właśnie w tym momencie sobie uświadamiam, jakim ja jestem krótkowzrocznym człowiekiem, że ja sobie po prostu normalnie nie uświadamiam takich rzeczy, że coś takiego może w ogóle się wydarzyć gdziekolwiek, a się okazuje, że w Kolumbii to takie rzeczy, co są na początku dziennym. Uwikłana, pomimo tego swojego dokumentalnego podejścia do wszystkiego, do pisania, do stylu zaprezentowania, to broni się
fabułą. Broni się po prostu tak bardzo tą historią, że te książki nie mogę ocenić źle. A powinna, bo nie lubię takich powieści. To nie są powieści po prostu dla mnie. Ja nie lubię takich suchych faktów. No naprawdę, no nie cierpię. Ale równocześnie ta fabuła mnie tak wkręciła i ta akcja mnie tak po prostu wciągnęła. I to jak ci bohaterowie w ogóle się zaczęli rozwijać, jakie oni podejmowali decyzje, co się działo. W ogóle, wiecie, ja bym chciała wam powiedzieć, że dokument w ogóle nie sięgajcie po to, jeżeli nie lubicie tego gatunku. Ale nawet jeżeli nie lubicie tego gatunku, to ta powieść po prostu jest dobra. Ona jest po prostu dobra. I on się po prostu siada, się czyta i się wkręca się w ten świat. Jak to dalej było, jak ta bohaterka w ogóle wyszła z danych sytuacji, jak ona poznała, jak ona w ogóle weszła w ten świat cały. To jest ten typ powieści, który okej, ma właśnie, ma ten błąd, który jest to pisanie dokumentalne, ale równocześnie co z tego? Powiedzmy sobie szczerze, jak ocenić w takim dokumencie bohaterów? Bo nie wiem, czy można w jakikolwiek sposób to zrobić. Jeżeli miałabym w jakikolwiek sposób oceniać zachowanie bohaterki, co jakby czuję się z tym źle, bo to nie jest jakby... Zawsze jak oceniam bohatera w książce, to on jest wytworzony przez autora. A tutaj mam bohatera z krwi i kości, który nie jest wytworzony przez autora, tylko jest po prostu prawdziwym człowiekiem, który istnieje. I to jest trudne do oceny. Ja mogę jednak nie oceniać jej charakteru, ale jej decyzje. Jej decyzje w pewien sposób były dla mnie, często były dla mnie takie: co ty robisz, ale z drugiej strony okej, rozumiem cię, wiem dlaczego tak postąpiłaś i w sumie postąpiłabym podobnie. Muszę powiedzieć, że sama postać Pilar jest tutaj w ogóle intrygująca, wciągająca. Jest bohaterką, która potrafi dużo nauczyć, jest bohaterką, która potrafi pokazać, na czym ten świat stoi i na czym się opiera. Więc tak naprawdę kończąc, bo w sumie nie chcę wam za dużo powiedzieć o tej książce, bo nie mogę za dużo wam powiedzieć, bo każdy fakt, jaki powiem, będzie dla was spoilerem, a ja nie chcę wam spoilerować i powiem, że macie ją przeczytać, bo jest naprawdę dobra. I okej, nawet jeżeli nie lubicie dokumentów tak jak ja, bo ja naprawdę ich nie lubię, to wam się spodoba, bo jest po prostu, no, historią się broni i tyle. Jeżeli lubicie właśnie takie klimaty narkos i jeżeli lubicie takie klimaty karteli narkotykowych i tak naprawdę takiego dusznego kolumbijskiego miasta, no to zdecydowanie jest to powieść dla was. Do tego jeszcze, jeżeli lubicie takie twarde bohaterki, które potrafią sobie poradzić w każdej sytuacji i potrafią zainspirować właśnie tym, że to się wydarzyło naprawdę i to jest oparte na faktach, no to zdecydowanie tak. Mi się ogólnie podobało. Wiecie, że ja nie lubię dokumentów, bo wam właśnie to powiedziałam. Nie lubię dokumentów, nie lubię, jak to jest wszystko tak podawane suchymi faktami, ale ta powieść mi się podobała. No nie mogę tego ocenić źle, nie mogę tej powieści ocenić nisko. Ja polecam i sięgajcie chociażby dla oprawy, tak? Chociażby dla oprawy. I właśnie dzięki temu, że dostałam tę powieść od wydawnictwa kobiecemu, za co bardzo mocno dziękuję, mam dla was egzemplarz do rozdania w konkursie. Więc jeżeli chcielibyście przeczytać powieść Uwikłana Bruce Porter, to piszcie w komentarzu, dlaczego właśnie wy powinniście wygrać tę powieść. Tak naprawdę możecie napisać wszystko, możecie na mnie serduszko wysłać, to też się liczy jako odpowiedź. I żeby wziąć udział w konkursie, musicie mnie subskrybować, musicie dać łapkę w górę i musicie obserwować mnie na Instagramie i Snapchacie i też lubić mój fanpage. Jeżeli tego nie robicie, to napiszcie mi po prostu w komentarzu, że nie możecie tego robić, bo na przykład nie macie Instagrama. Nie ma problemu, to się oczywiście też liczy jako zgłoszenie. Zapraszam do brania udziału w konkursie. Oczywiście klikajcie ten duży przycisk subskrybuj, dawajcie łapki w górę i wbijajcie na wszystkie moje social media, które macie w opisie. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym filmie i na... Zuza, może ta książka jest troszkę poważna, natomiast sam film w sobie jest cudowny i pozdrawiamy cię ze Szczecina. Zdradzę wam sekret Zuzy. Zuza robi aucie imprezy.